Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Artur Osiecki, Dziennik Rzeczpospolita, Dział Ekonomiczny. Witam Państwa na webinarze zatytułowanym Nie tylko tarcza, fundusze unijne jako alternatywa. Jak sama nazwa wskazuje, pomówimy w szczególności o funduszach unijnych, ale oczywiście akurat o tych na projekty badawczo-rozwojowe. Pozwolicie Państwo, że przedstawię naszych uczestników, naszych mówców. Ze mną w studiu jest pan Łukasz Pupek, partner zarządzający w firmie doradczej SAS Advisors. Dzień dobry Państwu. Naszym drugim uczestnikiem naszej debaty jest pan Tomasz Machaj, dyrektor do spraw inwestycji i utrzymania ruchu w firmie Amica. Witam panie Tomaszu. I trzecią uczestniczką naszej debaty, która za chwilę połączy się z nami bezpośrednio, jest pani Dorota Toczyska, ekspert z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Proszę Państwa, no, prawda jest taka, że pandemia trochę przytłoczyła nas wszystkich, w szczególności przedsiębiorców. Niektórzy znaleźli się naprawdę w trudnej sytuacji. Ponieważ my mamy mówić o funduszach unijnych, to może nie w kontrze, ale też w porównaniu trochę z tymi instrumentami, które oferuje tarcza, choćby finansowa, to może zapytajmy najpierw przedsiębiorcę, przedstawiciela firmy Amica, czy to rzeczywiście jest tak teraz, że firmy koncentrują się tylko i zupełnie na pozyskiwaniu czy to subwencji z PFR-u, czy ubieganiu się o zwolnienie ze składek ZUS-u, czy też może o pożyczki płynnościowe z programu operacyjnego Inteligentny Rozwój, bo jeżeli już mówimy o funduszach unijnych, to pewno warto wspomnieć, że też taki instrument, tak zwane pożyczki płynnościowe dla firm są dostępne. Panie Tomaszu, tylko teraz koncentrujecie się na tarczy, czy jednak te projekty badawczo-rozwojowe są kontynuowane, są w toku i nadal myślicie o pozyskiwaniu funduszy unijnych na tak zwany B plus R? Oczywistym jest, że takie przedsiębiorstwa jak nasze w pierwszej kolejności musiało zabezpieczyć bieżące interesy i tarcza antykryzysowa tutaj, która została opracowana i wdrożona przez rząd, taką pomocą dla nas bieżącą jest. Natomiast musimy patrzeć szeroko w perspektywie i bezwzględnie korzystamy ze wszelkich innych możliwych rozwiązań, nie tylko żeby zabezpieczyć nasze bieżące interesy, ale żeby przygotować się na lepsze czasy, które bez wątpienia nadejdą. Dlatego między innymi korzystamy z rozwiązań oferowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i nawet w chwili obecnej wspólnie z naszym partnerem, który dotychczas przy dwóch projektach nam doradzał z sukcesem, przygotowujemy kolejny wniosek o prace badawczo-rozwojowe, które zamierzamy złożyć w sierpniu. To pokazuje, że bieżące funkcjonowanie i pomoc, która niewątpliwie wszystkim przedsiębiorcom jest potrzebna, jest wymagana. Natomiast nie można zapominać o tym, że za kilka miesięcy, za kilka lat takie przedsiębiorstwa jak my będą musiały na tym trudnym rynku post koronawirusowym działać i wsparcie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przy tych projektach badawczo-rozwojowych niewątpliwie jest bardzo istotnym elementem konkurencyjności na tym rynku gospodarczym europejskim. Panie dyrektorze, to może od razu zapytam, a czy to jest tak, że gdybyście nie pozyskali tych dotacji z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, to te projekty dwa, o których pan wspomniał, a o których też może zapytamy, czego dotyczą, to byście nie podjęli tych prac badawczo-rozwojowych? Tak. Musimy pamiętać o tym, że nasza firma Amica S.A. jest firmą, która w żaden sposób nie korzysta z funduszy spółek dużych gigantów europejskich czy światowych, jakim są naszym konkurenci, ponieważ my jesteśmy ostatnim polskim przedsiębiorstwem i wszystkie środki musimy wypracować wewnętrznie. Stąd jest znacznie większe zapotrzebowanie na prace badawczo-rozwojowe, na inwestycje, aniżeli nasze możliwości finansowe.
Skupialiśmy się dotychczas na tym, żeby nasze podstawowe nakłady inwestycyjne szły przede wszystkim na rozwój mocy produkcyjnej. Tylko w ostatnich kilku latach zainwestowaliśmy blisko 500 milionów w to, żeby podwoić nasze moce produkcyjne. Większość środków też staramy się aktywizować w pozyskiwanie nowych kanałów dystrybucji. Stąd niedobór środków bez wątpienia na prace badawczo-rozwojowe. Teraz programy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, z których korzystamy od blisko 2 lat, niewątpliwie umożliwiają nam realizować projekty, na które nie mielibyśmy środków. Ponieważ my jako firma inwestujemy, badając ściśle efektywność projektów inwestycyjnych, a wiemy, że prace badawczo-rozwojowe są obarczone dużym ryzykiem związanym z sukcesami. Tak? Dlatego tak ważne jest wsparcie tych instytucji, jakim jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, czy również korzystamy na przykład ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska po to, żeby realizować inwestycje, czyli realizować prace badawczo-rozwojowe, na które nie mielibyśmy środków bez wsparcia tych instytucji. Mm-hmm. Bardzo dziękuję. To może też troszeczkę wrócimy do początku naszej dyskusji. Pytanie tutaj do prezesa SAS Advisors, bo tutaj pan dyrektor Zamiki mówi, że tych nie podjęliby tych projektów po prostu, gdyby nie te dotacje, ale ja chcę wrócić troszeczkę do tej sytuacji teraz obecnej, tej pandemicznej. Jak to wygląda z punktu widzenia takiej firmy jak wasza, czyli firmy doradczej, która doradza przedsiębiorcom w pozyskiwaniu tych pieniędzy? Jak zaczęła się pandemia i wszystko, powiedzmy, zostało zamknięte, to o czym myśleliście, że biznes dalej będzie się toczył, czy niekoniecznie? Już odpowiadam. No właśnie 12 marca bieżącego roku cała firma się przeniosła, że tak powiem, wszyscy pracownicy do domów. I myślę, że przez pierwszy tydzień czy dwa bardzo mocno się zastanawialiśmy, po pierwsze, jak zareagują instytucje publiczne, to znaczy, czy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Ministerstwo Funduszy i Rozwoju Regionalnego, z nową panią minister, czy będzie w stanie dalej prowadzić te procesy. I bardzo szybko na to odpowiedź znalazła się pozytywna. To znaczy, z jednej strony projekty badawczo-rozwojowe, które prowadziliśmy, między innymi tutaj dla Amiki, okazało się, że proces oceny jest kontynuowany i pracownicy i całe Narodowe Centrum przeszło do pracy zdalnej bardzo sprawnie i myślę, że warto powiedzieć, że jednym z elementów oceny projektu jest na przykład panel ekspertów i te panele ekspertów już na początku kwietnia odbywały się zdalnie. Myśmy mieli okazję uczestniczyć w pierwszych zdalnych panelach. I jakie były te wrażenia, panele zdalne versus te panele dotychczasowe na żywo? Jakie były? Były na pewno obarczone szeregiem trudności technicznych i to po stronie naszych klientów i po stronie Narodowego Centrum, gdyż myślę, że byliśmy w pierwszym rzucie tego typu podmiotów. Natomiast jesteśmy już po kolejnych rundach tych paneli i myślę, że wszyscy już to doskonale opanowali i my pracujemy w ten sposób, że do tych paneli przygotowujemy naszych klientów, rozmawiamy z nimi o tym, co w ich projektach jest trudne czy nieoczywiste i oni też nauczyli się tej pracy zdalnej. Myślę, że generalnie w tej nowej rzeczywistości wszyscy do pracy zdalnej musieli się przyzwyczaić, więc nie będzie powrotu do starej rzeczywistości, tylko będzie funkcjonowanie w nowej rzeczywistości. Sugeruje pan, że na przykład te panele pozostaną w takiej formie elektronicznej? Tak? Ja myślę, że tak się może wydarzyć, albo mam przynajmniej taką nadzieję, że Narodowe Centrum pozwoli, jeśli nie wszystkim, to części uczestników brać w nich udział zdalnie, bo proszę sobie wyobrazić, kiedy potrzebujemy zgromadzić wielu decydentów z dużych organizacji i wtedy na pewno łatwiej jest to zrealizować w sposób zdalny. Więc tak, obawialiśmy się przez pierwsze 2 tygodnie pewnie, czy tydzień. Natomiast myślę, że zaskakującą reakcję zaobserwowaliśmy u dwóch grup klientów. Jedni, którzy mieli projekty badawczo-rozwojowe w toku i od nich słyszeliśmy rzecz następującą. To, że mamy to finansowanie, najprawdopodobniej pomoże nam przejść przez kryzys suchą nogą i nawet nie tyle, co nie redukować zespołu, ale jeszcze rozwijać swoje firmy. I to może nie powinno być wielkim zaskoczeniem, ale takie reakcje po pierwszych paru dniach usłyszeliśmy. A druga, myślę, ciekawsza reakcja była taka, natomiast znowu ona dotyczy dojrzałych organizacji, takich jak jest chociażby Amika, czy duże podmioty dojrzałe administracyjnie, organizacyjnie, finansowo, kapitałowo. Usłyszeliśmy, słuchajcie, teraz mamy trochę czasu, żeby się zająć, pomyśleć o tym, co może będzie się działo na rynku za kwartał, 2, 3, 4. W związku z tym teraz mamy czas na to, żeby takie aplikacje
bardzo dobrze przemyśleć i dobrze przygotować, i wręcz zauważyliśmy wzrost zainteresowania tym finansowaniem, co pewnie potwierdzi bądź zweryfikuje przedstawiciel Narodowego Centrum. Więc... I rozumiem, że ta chwila refleksji akurat pomogła przedsiębiorcom, że mogli zebrać myśli, no tak kolokwialnie mówiąc, wymyślić projekt badawczo-rozwojowy, który chcieliby, chcieliby zrealizować. Proszę zwrócić uwagę, że czy to na koniec marca w niektórych zakładach produkcyjnych, czy na początku kwietnia, zamknięcie zakładów, czy wyłączenie linii oznaczało po prostu odłożenie śrubokrętów i kluczy i po prostu zgaszenie światła i wyjście. I myślę, że na pewno było mnóstwo szoku też dla części tej administracyjnej tych biznesów. I obserwowałem u wielu klientów pierwszy tydzień czy półtora przejście w ten tryb zdalny, który był bardzo trudny, bo wszyscy, myślę, albo przynajmniej większość z nas zaczęło pracować z domu, zaczęło pracować w towarzystwie dzieci, które uczą się zdalnie, zwierzaków i tego wszystkiego, co nas spotykało, i to po prostu chwilę trwało. Natomiast w tej chwili u nas wszystkie procesy się dzieją normalnie i mówię, w dużych, dojrzałych organizacjach również. Także myślę, że w jakiś sposób zaskoczenie jednak. To wracając do pana dyrektora, bo pan wspomniał, że Amika prowadzi już dwa projekty badawczo-rozwojowe, a także myśli o złożeniu wniosku na trzeci projekt, to jakbyśmy mogli usłyszeć, czego dokładnie dotyczą te już dwa realizowane projekty, i też może prosiłbym o wskazanie źródła, to znaczy ja rozumiem, że to prawdopodobnie są pieniądze z programu operacyjnego Inteligentny Rozwój i prawdopodobnie z poddziałania 1.1.1, czyli tak zwanej szybkiej ścieżki, ale być może się mylę, być może Państwo pozyskaliście środki z zupełnie innego schematu pomocy. Nie, tu akurat, panie redaktorze, muszę potwierdzić, trafnie pan wytypował, tak, korzystamy z programów Inteligentny Rozwój, program 1.1.1, Szybka Ścieżka. Pierwszy program, czy pierwszy projekt, który już rozpoczęliśmy i który prowadzimy wspólnie z NCBiR-em, to było opracowanie metodologii produkcji elektroniki. Dzisiaj świat jest podzielony tak, że w dużej części ta elektronika jest produkowana przez dużych graczy i zmonopolizowana produkcja, i takie przedsiębiorstwo jak nasze niestety jest uzależnione od tego, czy dostaniemy nowe rozwiązania, czy nie dostaniemy tych nowych rozwiązań. Mówimy o tym, że niemieckie duże przedsiębiorstwo, które produkuje elektronikę, w pierwszej kolejności oczywiście wspiera swój biznes. My to rozumiemy, dlatego, ale nie akceptujemy. Dlatego wspólnie z kolegami i koleżankami z SaaS Advisors opracowaliśmy projekt, włożyliśmy do NCBiR-u, uzyskał on pozytywną opinię i już realizujemy prace badawczo-rozwojowe nad opracowaniem innowacyjnych rozwiązań produkcji czy elektroniki. Kolejnym projektem, który można powiedzieć był takim promykiem słońca w tych trudnych czasach pandemii, z którymi się w tej chwili zmierzamy, to jest właśnie to, że udało nam się uzyskać też ponownie wspólnie z naszymi partnerami pozytywną opinię dla projektu badawczo-rozwojowego automatycznych linii montażu płyt gazowych i indukcyjnych. Tak? I tutaj muszę powiedzieć też, że to było dla nas bardzo ciekawe doświadczenie, bo też byliśmy pewnie jednymi z pierwszych, którzy brali udział w tym wirtualnym spotkaniu z panelem ekspertów i byliśmy bardzo, bardzo pozytywnie zaskoczeni tym, jak NCBiR szybko i sprawnie z dotychczasowego sposobu oceny i spotkań z takimi firmami jak my przeszedł do nowej rzeczywistości, o której mówił pan prezes Łukasz. Tak, kolejnym projektem, który w tej chwili opracowujemy, i tak naprawdę intencja tego projektu wzięła się właśnie stąd, że po nastaniu tych trudnych czasów również musieliśmy wstrzymać produkcję na blisko 2 tygodnie ze względu przede wszystkim na to, że nie mieliśmy komponentów. Duża część naszych komponentów
jest z Włoch, jest z Hiszpanii, jest z Chin, a wiemy, jakie tam były sytuacje i niestety ze względu na brak tych komponentów musieliśmy wstrzymać produkcję. To panie dyrektorze, to akurat, to panie dyrektorze, to akurat rzeczywiście wymienił pan wszystkie trzy kraje, znaczy te takie kraje, które jedne z najbardziej, które ucierpiały na pandemii koronawirusa i te załamały się te dostawy, tak rozumiem, nagle i zostały już wznowione. Długo to trwało, kiedy Hiszpanie, Włosi i Chińczycy zaczęli przesyłać te potrzebne państwu komponenty? No ja powiem w tym momencie, że my, mówiąc tak kolokwialnie, nie zasypialiśmy gruszek w popiele, bo o tym, że dzieje się niezbyt ciekawie, wiedzieliśmy już tak naprawdę na początku tego roku, kiedy pojawiły się pierwsze informacje w Chinach i staraliśmy się szybko przeciwdziałać i szukaliśmy alternatywnych dostawców. Przerzucaliśmy nasze dostawy komponentów z jednego rynku na drugi, ponieważ jesteśmy firmą, która nigdy nie stara się, nigdy nie pozwala na to, żeby był monopol jednego dostawcy, bo to rodzi duże niebezpieczeństwo dla przedsiębiorstwa. Więc przerzucając dostawy komponentów z jednego kraju do drugiego, po prostu musieliśmy zwiększyć zamówienie u jednego klienta. Ale mimo wszystko w pewnym momencie się zakorkowaliśmy i nie mogliśmy produkować. W chwili obecnej ta produkcja idzie już znacznie lepiej. Oczywiście nie jest to sytuacja taka, jak jeszcze mieliśmy w ubiegłym roku, czy w tym samym czasie, czy koniec chociażby ubiegłego roku, bo jest to produkcja na poziomie 50-70%. Natomiast uważamy to za pozytywny symptom, że aż tak dobra reakcja społeczeństwa europejskiego jest, bo jesteśmy, jakby nie patrzeć, firmą, która bardzo mocno stawia na eksport naszych produktów i docieramy do większości rynków Europy i wiele miejsc na świecie. Ale ten trudny czas tego postoju zmusił nas do takiej refleksji, żeby szukać rozwiązań takich, które pozwolą nam uniknąć właśnie podobnych sytuacji, stać się firmą coraz bardziej niezależną i tym samym bardziej konkurencyjną na tym rynku europejskim. To w tej chwili spowodowało, że w przeciągu, można powiedzieć, 2 tygodni zaczęliśmy pracować nad bardzo ważnym projektem. Nie chciałbym jeszcze przekazywać, co to jest za projekt, ale będzie na pewno innowacyjnym rozwiązaniem w skali europejskiej. Jeżeli uda nam się zrealizować ten projekt wspólnie z naszymi partnerami przy udziale Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, to myślę, że będziemy kolejny raz pokażemy, że polskie firmy potrafią i nie będziemy uzależnieni od innych dostaw, które w takim, a nie innym rozdaniu mogą być niekiedy problemem. Panie dyrektorze, za chwilę, bardzo dziękuję, bo za chwilę połączymy się z ekspertką z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, ale jeszcze może jedno pytanie do pana dyrektora, korzystając z pana obecności. Tak naprawdę, ja troszeczkę chciałem inaczej nawet zacząć naszą dyskusję, bo tak naprawdę mamy tutaj taki klasyczny, bym powiedział, trójkąt, a mianowicie przedsiębiorstwo, doradcę oraz instytucję rządową, w tym przypadku NCBR. Czy pan poleca właśnie korzystanie z usług doradczych, czy może już nasi przedsiębiorcy są na tyle biegli w pozyskiwaniu środków unijnych, że może, że warto to lepiej robić samemu? Ja rozumiem, że w przypadku tych projektów badawczo-rozwojowych to jednak nie jest to takie łatwe i chyba lepiej i bezpieczniej korzystać z doświadczonych firm doradczych. Nie wiem, jakie jest pańskie zdanie i co by ewentualnie doradził pan innym przedsiębiorcom, którzy myślą o pozyskaniu pieniędzy na B+R? Jako przedsiębiorca, jako amika i osoba, która zajmuje się środkami pomocowymi od wielu, wielu lat, tak naprawdę pierwsze moje doświadczenia to sięgają roku 2004, kiedy była nasza pierwsza umowa z Ministerstwem, wtedy jeszcze gospodarki. Później przez szereg lat korzystaliśmy ze strefy ekonomicznej. Mamy 3 zezwolenia na działalność w strefie ekonomicznej i w chwili obecnej korzystamy ze wsparcia z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Funduszu Aktywizacji Zawodowej Skazanych czy Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. Bez wątpienia
Pozyskiwanie środków z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju jest trudnym zadaniem, znacznie trudniejszym aniżeli działalność w strefie ekonomicznej. Dlatego uważam, pomimo naszego doświadczenia, firmy, która zatrudnia blisko 3000 osób, działa na wielu międzynarodowych rynkach, że należy korzystać z doradców. My jako przedsiębiorcy powinniśmy się skupiać na częściach technicznych, merytorycznych, natomiast dobrzy, powtarzam, dobrzy partnerzy, tacy jak firma SAS Advisors, jest nam, przedsiębiorstwom, bardzo potrzebna, nie tylko żeby te środki pozyskać z NCBiR-u, ale również żeby prawidłowo je wykorzystać, żeby nie popełniać błędów, które my, przedsiębiorcy, nie mając odpowiedniego doświadczenia, moglibyśmy popełnić. To jest zbyt duży i zbyt ogromny projekt, nawet jeżeli mówimy tylko o pojedynczych projektach, aby realizować to samemu. Uważam, że biorąc pod uwagę doświadczenie moje, mojego zespołu, że wsparcie firm zajmujących się doradzaniem przedsiębiorcom jest niezbędne i umożliwia niepopełnianie błędów. Mamy doświadczenie, ponieważ nie ukrywam, że próbowaliśmy pozyskać środki wcześniej. Niestety mieliśmy za partnera firmę, która nie miała należytego doświadczenia. I kolejne kroki, które później podjęliśmy z partnerem już, który tą wiedzę odpowiednią miał. I to dowodzi, że warto i należy korzystać z doświadczonego, sprawdzonego partnera, bo to pozwala przedsiębiorcom zwiększyć swoje szanse na pozyskiwanie środków tych badawczo-rozwojowych, których musimy pamiętać, że jest ograniczona ilość i nie dla wszystkich projektów, nie dla wszystkich przedsiębiorców ich starczy. Panie dyrektorze, bardzo dziękuję. Rozumiem, że mamy już połączenie z naszą ekspertką, tak? Jeszcze chwileczkę. Dobrze, to w takim razie wróćmy do pana prezesa. Panie prezesie, bo ja rozumiem, że to jest pański biznes, pan oczywiście będzie się opowiadał za tym, żeby tutaj przedsiębiorcy korzystali z usług doradczych, ale mnie interesuje taka rzecz, bo wiem, że pan działa długo na rynku i teraz czy to rzeczywiście jest taka duża różnica do poprzedniej perspektywy programowej Unii Europejskiej, czyli mówię o tych latach 2007-2013, kiedy mieliśmy też program operacyjny poświęcony, kierowany do przedsiębiorców, mianowicie innowacyjną gospodarkę. Teraz mamy inteligentny rozwój, ale rzeczywiście teraz jest bardzo duże nakierowanie, nacisk na te projekty badawczo-rozwojowe. I rzeczywiście jest tak dużo trudniej dla przedsiębiorców odnaleźć się w tej rzeczywistości badawczo-rozwojowej? Myślę, że jest dużo trudniej. Ja bym chciał zwrócić uwagę, że w tej poprzedniej perspektywie finansowej 2007-2013 mieliśmy taką sytuację, że takie przedsiębiorstwa jak Amica czy inne duże firmy produkcyjne korzystały z pewnej puli środków na rozwój mocy produkcyjnych. I oczywiście były środki na badania i rozwój, ale tak jak mówił dyrektor Machaj, firmy się koncentrowały na rozbudowie mocy. I wraz z rozwojem gospodarki zaczynają się mierzyć z tym, co też zostało powiedziane, jakieś krytyczne komponenty elektroniczne dostarczają koncerny niemieckie, które najpierw to dostarczą do, nie wiem, Miele, Boscha, a nie do Wronek. Więc zdecydowanie jest trudniej. Ja bym powiedział, że już przekładając to nawet na poziom papieru, w momencie, kiedy aplikacja historycznie mogła zawierać stron 30-40, w tej chwili sam opis prac badawczo-rozwojowych w takiej aplikacji liczy taką ilość stron, więc zdecydowanie jest trudniej. Ja mam takie wspomnienie z jednego z kongresów, gdzie miałem przyjemność w panelu uczestniczyć razem z jednym z dyrektorów Narodowego Centrum, który zachęcał do tego, żeby przedsiębiorcy aplikowali samodzielnie, i po tym panelu podszedł do mnie przedsiębiorca z Podkarpacia i powiedział: ja nie potrafię tego sam zrobić, czy możemy coś tam wspólnie robić, więc mi się wydaje, ja podziwiam przedsiębiorców, którzy robią to samodzielnie, bo naprawdę i im się to, i robią to z sukcesem. Myślę, że to jest gigantyczne osiągnięcie, bo jest gro tematów, których jak się w skali roku, tak jak my, nie ogląda, nie wiem, 50-60 recenzji,
moim zdaniem nie sposób się na wszelkie ryzyka zabezpieczyć. Ja rozumiem, że tutaj firma doradcza wygrywa doświadczenie, tak? Po prostu ma przerobione ileś przypadków i już to zna, a tutaj, tak jak mówił dyrektor Machaj, rozumiem, chodzi też o to, żeby uniknąć tych błędów, tak? Że po prostu, no już nie jest to co teraz mądry Polak po szkodzie, tylko idziemy Tak bym do tego podszedł. Ja też pewnie zaraz z pani Dorota z centrum nam pewnie to skomentuje, natomiast trzeba zwrócić uwagę na to, że po pierwsze kryteria oceny projektów ewoluują, po drugie przepisy wspólnotowe i krajowe regulujące wykorzystanie tych środków również ewoluują, po trzecie niejednokrotnie podejście recenzentów z kwartału na kwartał w jakiś tam sposób w odniesieniu do szczegółowych kwestii się zmienia i jak ktoś tego nie robi w trybie ciągłym, to po prostu nie ma szans tego wiedzieć. Dobrze, rozumiem, że teraz zadamy kilka pytań naszej ekspertce z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Zakładam, że tutaj pani Dorota, że pani się przysłuchiwała naszej dyskusji. Tutaj padło w sumie, można powiedzieć, wiele ciepłych słów o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, ale też się chciałem zapytać, jak w ogóle wygląda to właśnie z punktu widzenia centrum, czyli czy te projekty, czy takie, czy nadal jest, zauważacie państwo, notujecie duże zainteresowanie projektami badawczo-rozwojowymi, tymi pieniędzmi, czyli krótko mówiąc, czy przedsiębiorcy składają te wnioski, aplikacje. No i po drugie też, jaki wpływ pandemia koronawirusa miała już na te prowadzone projekty, czy one, nie wiem, spowolniły, czy może część też, nie wiem, została zawieszona, jak to wygląda? Wydaje mi się, że mamy nadal jakieś problemy techniczne, a mianowicie chyba mieliśmy na wizję naszą ekspertkę z NCBR, ale nie słyszeliśmy. Jeżeli tak, to wracam do pana prezesa. NCBR jakby w tym swoim portfolio tych instrumentów dla firmy oczywiście wiele działań i poddziałań, oczywiście mówię tu o programie Inteligentny Rozwój, który z tych schematów pomocy dla firmy uważa pan taki, nie wiem, za najpełniejszy, najszerszy, najbardziej taki godny zauważenia? Ja myślę, że to już ta wspomniana szybka ścieżka ma taką funkcję i to myślę, że z kilku powodów. Po pierwsze to jest ilość środków, która jest dostępna dla przedsiębiorców w ramach tego poddziałania. Ono jest oczywiście poszatkowane na różne, jest pewna grupa pieniędzy dostępna, czy pula pieniędzy dostępna dla wszystkich przedsiębiorców, niezależnie od branży, w której działają, ale są też środki przeznaczone na przykład dla przedsiębiorstw działających w branży transportowej czy innej. Natomiast suma summarum w tym roku to jest prawie 2,5 miliarda złotych dostępnych w ramach szybkiej ścieżki i jesteśmy jeszcze przed ogłoszeniem konkursu zaplanowanego na sierpień, więc prawdopodobnie ta pula środków jeszcze się zwiększy, więc z jednej strony to jest oczywiście pula dostępnych środków, z drugiej strony to, co już zostało wspomniane i te ciepłe słowa o tym, jak Narodowe Centrum Badań i Rozwoju pracuje zdalnie, więc zdecydowanie tak. Myślę, że trzeci element, o którym warto pamiętać, to, że ta szybka ścieżka obejmuje możliwość finansowania zarówno kosztów operacyjnych, które przedsiębiorcy ponoszą, czyli wynagrodzenia, surowce, ale też elementy innowacyjnych linii. I to jest bardzo często krytyczny element tych projektów, na którym takim przedsiębiorcom jak już tutaj wspomniana i biorąca udział w naszym spotkaniu Amika zależy. Mhm. Bardzo dziękuję. Zdaje się, że wracamy finalnie do ekspertki NCBR. Czy mam powtórzyć pytanie, czy pani słyszała już, o co pytałem? Panie redaktorze, witam państwa, witam serdecznie wszystkich internautów. Ja bardzo przepraszam za te problemy techniczne, z jakim się tutaj borykam. Przyznam, że nagrywam z domu, to znaczy uczestniczę w państwa webinarze z domu i mogą się tutaj zdarzyć różne sytuacje. Przede wszystkim powstaje obok mojego bloku nowy blok, więc na pewno państwo usłyszycie jakieś hałasy. Dziękuję również za wiele ciepłych słów, jakie padły pod adresem instytucji, dla której mam zaszczyt pracować już od wielu lat. Tak, rzeczywiście staraliśmy się dosyć szybko zareagować na zaistniałą sytuację.
Oczywiście panele zdalne, oczywiście weryfikacja dokumentów zza biurka, żeby nie wstrzymywać państwu płatności. Myślę, że warto też wspomnieć o tym, że wiele konkursów wydłużyliśmy nabory. W wielu konkursach, przede wszystkim naszym flagowym konkursie Szybka Ścieżka. Wsparła nas oczywiście specustawa z 3 kwietnia o szczególnych rozwiązaniach wspierających programy operacyjne w związku z COVID-19. Co jeszcze mogłabym wspomnieć? Na pewno wydłużenie terminów, na pewno zmiana kryteriów pod kątem takim, żeby państwu było jeszcze łatwiej aplikować o środki, bo tak jak powiedział pan dyrektor Tomasz Zamiki, tych środków nie wystarczy dla wszystkich. W tej chwili staramy się, jeżeli mamy więcej dobrych projektów niż budżetu w danym konkursie, staramy się zawsze zaoszczędzone środki przesuwać w tym kierunku, żeby wszyscy przedsiębiorcy oraz konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych otrzymały dofinansowanie. Panie redaktorze, czy o czymś zapomniałam? Poproszę jeszcze raz o... Chciałem jeszcze, na początku pytałem też, jak tak naprawdę wygląda, jak przebiega ta realizacja już dotowanych projektów, czy nie wiem, czy część być może trochę spowolniła, może zostały zawieszone i czy też przedsiębiorcy teraz aktualnie, nie wiem, czy też widać jakieś, powiedzmy, załamanie czy spowolnienie w składaniu wniosków, tak? Czy w sensie, czy tych wniosków przybywa, czy może właśnie, tak jak tu słyszeliśmy, chwila refleksji była przydatna dla przedsiębiorców i wręcz więcej jest tych aplikacji, czy może mniej? Tak, to znaczy, żeby coś porównywać, to musimy porównywać, jak to ja mówię, jabłka z jabłkami, gruszki z gruszkami. Dlatego mogę się opierać tylko na przykładzie 2 konkursów. W konkursie, który ogłaszaliśmy już wielokrotnie, konkursie gaming, odnotowaliśmy 12% więcej wniosków, więcej aplikacji. I w konkursie Szybka Ścieżka dla dużych przedsiębiorców ta liczba wzrosła aż 3-krotnie. W związku z tym, a jeśli chodzi o inne konkursy, no to musimy po prostu poczekać, bo wydłużyliśmy ich nabór, a to też ma niebagatelny wpływ na to, ile wpłynie aplikacji. Czyli jak dobrze usłyszałem, to duże firmy gremialnie ruszyły, właśnie te dojrzałe organizacje, jak rozumiem, gremialnie ruszyły po dofinansowanie z NCBR-u, bo sobie jakby, nie wiem, no mogą na to pozwolić, są gotowe organizacyjnie, tak, panie prezesie, tak to trzeba rozumieć? Ja tak to diagnozuję, tak? Ale myślę, że to też jedną rzecz warto dopowiedzieć, czy gdzieś tam gwiazdkę postawić, mianowicie to na pewno jest uwarunkowane też konkretnymi branżami. To znaczy myślę, że takie branże jak farmacja, produkcja i dystrybucja, czy wszelkie produkty spożywcze, czy inne, one na tej sytuacji pandemicznej skorzystały, w związku z tym one nie mają z tym problemów. Myśmy zaobserwowali u części klientów w branżach najbardziej wrażliwych, czyli na przykład w branży meblowej, jednak chwilę zawahania i wstrzymanie, więc bym jeszcze tutaj, że tak powiem, starał się postawić gdzieś to rozróżnienie w zależności od tego, w której branży działa dana firma. Nie? Rozumiem, że nie możemy generalizować, że jednak te ujęcie branżowe rzeczywiście niektóre branże, tak jak meblarstwo, no rzeczywiście bardzo ucierpiały. Widzę, że mamy pierwsze pytania dotyczące naszej tematyki. Nawet tutaj mamy 3 pytania, może zacznę jednak od drugiego i trzeciego, bo są związane wprost z funduszami unijnymi. Jeden z naszych widzów pyta, czy jest możliwość uzyskania bezpłatnej pomocy przy poszukiwaniu źródeł finansowania inwestycji. To chyba zarówno i do pana prezesa, jak i do pani Doroty, naszej ekspert, bo jak to działa? Od razu trzeba płacić za doradztwo, czy niekoniecznie? Już mówię. To znaczy my mamy taki model, w którym staramy się w pierwszym kroku nieodpłatnie zweryfikować możliwość pozyskania wsparcia i przedstawić przedsiębiorcy warunki tego wsparcia i potem w jego rękach jest decyzja, czy chce aplikować, czy nie, bo obsługa tego procesu, która jest liczona w setkach godzin, to oczywiście jest już usługa odpłatna. Natomiast to, co staramy się dać w tej chwili, zresztą i to tak funkcjonujemy tak naprawdę od zawsze, to wartościowa informacja do naszego potencjalnego klienta, czy przedsiębiorcy zainteresowanego dotacjami, czy wsparciem na R&D, czy na cokolwiek innego, na co może liczyć. No i to jest ten pierwszy krok, który my jesteśmy w stanie i mamy gotowość wykonać.
Rozumiem z kolei, tutaj wracając do naszej ekspertki, no jeśli idzie o NCBR, no to wszystkie, rozumiem, informacje dotyczące pieniędzy pomocowych unijnych są oczywiście bezpłatne, tak, i tutaj pełna informacja ze strony NCBR-u jest oczywiście możliwa do uzyskania. Panie redaktorze, tutaj mamy tą przewagę, oczywiście bezpłatne informacje, oczywiście otwarty nasz punkt informacyjny, ale bardzo gorąco zachęcam Państwa do obejrzenia wszelkich webinarów na naszym kanale YouTube NCBR Online, w których przybliżamy możliwości aplikowania, w których mówimy o najnowszych konkursach, o zasadach uczestnictwa, jaki jest próg kwalifikowalności, jaki projekt musi mieć najniższą kwotę, aby w ogóle mógł zostać złożony do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Przybliżamy bardzo, wydawałoby się, trudny temat, jakim są w ogóle prace badawczo-rozwojowe, czyli co to są badania przemysłowe, co to są prace rozwojowe, co to są prace przedwdrożeniowe, jakie wydatki mogą zostać uznane za kwalifikowalne, jaką kadrą należy dysponować, składając wniosek o dofinansowanie. To wszystko znajdziecie Państwo w naszych nagraniach właśnie na kanale YouTube, do czego bardzo gorąco zachęcam. Oczywiście nasza strona internetowa również pełna pełnych informacji, dokumentacji konkursowych. Pełnimy również dyżury telefoniczne, ale także spotykamy się z Państwem, niedawno uruchomiona usługa zdalnie na platformie internetowej, gdzie jednocześnie rozmawiając udostępniamy dokumenty, prezentacje, tłumaczymy. Na takie spotkanie oczywiście należy się wcześniej zapisać, ale myślę, że do kilkunastu takich rozmów zdalnych dziennie jesteśmy w stanie obsłużyć i one się cieszą bardzo dużym zainteresowaniem. Jednocześnie też chciałabym zachęcić Państwa do udziału w takim cyklu naszych szkoleń, podczas których można umówić się na rozmowę z ekspertami oceniającymi wnioski w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Oni dokonują takiej wstępnej weryfikacji potencjału w ogóle pomysłu, czy on jest badawczo-rozwojowy i czy warto pokusić się o to, żeby no, popracować nad tym wnioskiem o dofinansowanie, bo rzeczywiście, tak jak wspominał pan dyrektor Machaj, wypełnienie tego formularza wniosku o dofinansowanie to jest pewien nakład pracy, to jest około miesiąca pracy. Między innymi też dlatego wydłużyliśmy nabory na wnioski o dofinansowanie, ale jeszcze wracając do pana pytania, czy zauważyliśmy wzrost czy spadek zainteresowania, ja tutaj pragnę podkreślić, że zauważyliśmy wzrost zainteresowania i to nas bardzo cieszy. Zauważyliśmy też bardzo pozytywny odbiór wszystkich usprawnień, które wprowadziliśmy w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, nie tylko dla wnioskodawców, ale także dla naszych obecnych beneficjentów. To może od razu powiedzmy, to może powiedzmy troszeczkę o tych usprawnieniach, o jakich tych udogodnieniach mówimy? Jeśli chodzi o udogodnienia dla naszych beneficjentów, to jest przede wszystkim szybsza obsługa wniosków o płatność, weryfikacja, kontrola z zabiórka, kontakt poprzez nasz system SL 2014, gdzie mogą Państwo już składać wnioski o aneksy, o zmiany w zasadzie bezpośrednio przez ten system. Oczywiście dokumenty mogą być w formie elektronicznej, podpisywane specjalnym podpisem. To też jest ogromne ułatwienie. Na pewno termin rozliczenia zaliczki wydłużony o dodatkowe 30 dni, bo wiadomo, jak jest opóźnienie w dostawach, w płatnościach, a Państwo musicie rozliczyć zaliczkę do konkretnego dnia, to jest na pewno duże usprawnienie. No i ogromny ukłon w stronę naszych beneficjentów, czyli wstrzymanie tej ostatecznej transzy, która była zatrzymywana na poziomie 90%, czyli 10% otrzymywaliście Państwo już po zakończeniu projektu rozliczeniu ostatniego wniosku o płatność. W tej chwili to jest 5%, więc to też jest ogromne udogodnienie. Jeśli chodzi o beneficjentów, jeśli chodzi o wnioskodawców, to tak jak mówiłam, jesteśmy otwarci na kontakt zarówno telefoniczny, jak i mailowy, jak i na tych platformach internetowych. Szereg szkoleń, dyżury telefoniczne odnośnie każdego konkursu.
Dobrze, to płynnie przechodzimy do drugiego pytania, a mianowicie trochę to już wybrzmiało, bo po pierwsze sama nazwa potoczna właśnie tego instrumentu to szybka ścieżka. Ja pamiętam, że na początku tutaj była mowa, że w przypadku MŚP ocena wniosków o dofinansowanie wynosiła 60 dni, w przypadku dużych firm 90 dni. A z kolei tutaj już pan prezes wspominał, że to jest kilkaset, że mówimy o kilkaset godzinach pracy, jeśli idzie o przygotowanie takiej aplikacji. A pytanie brzmi właśnie, jak długo trwa proces uzyskania wsparcia z funduszy unijnych? Czyli od, jak rozumiem, de facto, nie wiem, od pomysłu, od idei do pozyskania finansowania. Panie redaktorze, zgodnie z zapisami regulaminów w naszych konkursach właśnie z pierwszej osi z poddziałania 111 opieramy się na naszym doświadczeniu wieloletnim. Jest to około 90 dni, ale pragnę podkreślić od zamknięcia danej rundy. I to jest bardzo istotna informacja. Powiem tak, z doświadczenia, jak to wygląda. Jeżeli konkurs jest podzielony na trzy rundy, w pierwszej rundzie wpada 20 wniosków, w drugiej wpada 40, a w trzeciej ostatniego dnia wpada 600. Jest to dla nas oczywiście bardzo dużym obciążeniem, więc zawsze staramy się prosić, rekomendować, żebyście Państwo szybciej składali te wnioski, żebyśmy my również mogli sobie równo rozłożyć tą pracę. Raczej z terminu 90 dni od momentu zamknięcia rundu czy zamknięcia całego konkursu nie przekraczamy, dlatego też weszliśmy w ten system paneli zdalnych, aby w żaden sposób nie blokować oceny Państwa projektu. Innowacja no, jest matką niecierpliwą, w związku z tym wszystko, co jest nowe, co jest ciekawe, powinno jak najszybciej zostać wdrożone na rynek, mówiąc krótko. Dlatego nie chcemy Państwa wstrzymywać. Sam proces od listy rankingowej do podpisania z Państwem umowy powinien trwać 14 dni. Tutaj wiele zależy od tego, jak szybko przygotowujecie Państwo dokumenty do podpisania umowy i tutaj też zawsze bardzo mocno nalegamy na to, żeby zapoznać się z dokumentami, które musicie przygotować do podpisania umowy nieco wcześniej, żeby te 14 dni szybciutko przebiegło. I tu znowu ukłam w Państwa stronę, dokumenty przygotowujecie również w formie elektronicznej. Mamy kolejne pytanie i tutaj troszeczkę będziemy musieli chyba je doprecyzować, bo pytanie brzmi, jaki procent złożonych wniosków otrzymuje dofinansowanie, więc tutaj mówię doprecyzować w tym sensie, czy tutaj takie ogólne, chodzi o ogólne dane dotyczące wszystkich konkursów, wszystkich poddziałań i działań, czy też może szybkiej ścieżki, więc może gdybyśmy byli w stanie tak przybliżyć te dane ogólne i dotyczące konkretnie szybkiej ścieżki, też może pan prezes mógłby zdradzić trochę, zanim przejdziemy do pani ekspert, do pani Doroty, to pewno będziemy mówili o danych takich, powiedzmy, urzędowych, publicznych, ale szacunkowych oczywiście, tak, ale czy, jak to wygląda z punktu widzenia firmy, ile trzeba przerobić wniosków, żeby chociaż jeden wpadł do tej właściwego koszyczka. Ja myślę, że gdyby popatrzeć na rynek, to też oczywiście w skali kolejnych naborów i rund, to pewnie pani Dorota potwierdzi, ta skuteczność przedsiębiorców we wnioskowaniu o dofinansowanie jest różna. I myślę, że ona, gdyby globalnie popatrzeć na szybką ścieżkę, która funkcjonuje na rynku od 2015 roku, to myślę, że między 20-30% tych projektów składanych otrzymuje wsparcie i to jest mniej więcej ten poziom skuteczności globalny, bym powiedział, dla szybkiej ścieżki. Z drugiej strony, jak patrzymy na wyniki szybkiej ścieżki dla dużych firm, takiego naboru ostatniego dla dużych firm przed pandemią, który się kończył w grudniu zeszłego roku, to ta skuteczność przedsiębiorców dużych wynosiła 50%. Natomiast śmiem twierdzić, że to wynika, że to są z tego, że to są na tyle dojrzałe organizacje, że wspierają się właśnie firmami doradczymi. Ja ze swojej perspektywy, ze swojego podwórka to mogę powiedzieć, że my w skali roku przygotowując 50-60 aplikacji, ta skuteczność u nas wynosi pewnie około 80%. Co jest w skali rynku dużo i ja zawsze mówię, że wierzę, że to jest kwestia kompetencji mojego zespołu, ponad 30 osób, które tym po prostu na co dzień się zajmują. Natomiast myślę, że też warto powiedzieć, że to jest absolutnie funkcją jakości klientów i projektów, które aplikują, bo
jeżeli też mielibyśmy spojrzeć na to, jaką skuteczność mają małe i średnie firmy, a jaką duże, to myślę, że tu też byśmy widzieli różnicę, bo duże na korzyść dużych, bo myślę, że duże firmy jak już aplikują, to wiedzą dlaczego, nie ma wątpliwości, że to rozwiązanie, które powstanie, to będzie możliwe do skomercjalizowania. Proszę sobie wyobrazić, że ktoś miałby, niezależnie od wiedzy i kompetencji recenzenta, kwestionować zasadność biznesową realizacji projektu przez firmę Amika, która produkuje 2 miliony kuchenek, i to ona ma najlepszą wiedzę w tym temacie, czyli gdyby popatrzeć na ten aspekt ekonomiczny tych projektów, bo on też jest oceniany, opłacalność tych projektów i możliwość wdrożenia, komercjalizacji ich wyników, no to w przypadku dużych firm ja bym powiedział, że to jest pewien must, żeby w ogóle oni też zajęli się przygotowaniem aplikacji. Mhm. To wracamy do pani Doroty. To jaka jest ta... jaka jest ta proporcja wniosków, które otrzymują dofinansowanie do ogółu złożonych aplikacji? Tak, każdy ma swój współczynnik szczęśliwości i sukcesu. Panie Łukaszu, bardzo gratuluję, 80% to rzeczywiście bardzo dużo. Szanowni Państwo, nie da się na to odpowiedzieć tak zupełnie wprost, bo to wszystko zależy od konkursu. Czy konkurs jest tematyczny, czy konkurs jest horyzontalny, czy jest ogłaszany po raz pierwszy, czy już po raz kolejny, to ma ogromne znaczenie. Na pewno ten współczynnik sukcesu dla firm dużych jest wyższy niż dla firm z sektora MŚP. Patrząc na takie dane historyczne odnośnie szybkiej ścieżki, czyli naszego flagowego konkursu, ten współczynnik rósł, można powiedzieć, od mniej więcej 18 do 30, w tej chwili 35, ponad 35% wniosków otrzymuje dofinansowanie, patrząc tak jakby na listę rankingową. Tylko musicie też Państwo zastanowić się nad tym, jak też ten współczynnik się liczy, dlatego że ten współczynnik możemy liczyć liczbą złożonych wniosków do liczby wniosków ocenionych pozytywnie, ale również kwotowo, to znaczy i na jaką kwotę wnioski zostały złożone i jaki procent alokacji został wyczerpany, to też jest bardzo istotne. Takim szczególnym naszym konkursem, gdzie tutaj ten współczynnik sukcesu jest bardzo, bardzo pozytywny i bardzo duży, jest właśnie konkurs gaming, czyli skierowany do sektora branży gier wideo. Też zależy, tak jak wcześniej powiedziałam, od rundy, od tego, ile wniosków w danym momencie zostało złożonych. Jeżeli są to konkursy, w których prym na przykład wiodą jednostki naukowe, no to też bardzo istotne jest, kiedy ten nabór trwa, czy wtedy w jednostkach naukowych jest pełne obłożenie, jakie jest zainteresowanie na dany moment. Myślę, że takim procentem najbardziej zbliżonym do rzeczywistości możemy oscylować między 35, a nawet 40% wniosków otrzymuje dofinansowanie. Ale tutaj chciałam jeszcze dodać jedną bardzo ciekawą sprawę, informację. Aż 67% pytanych przez nas wnioskodawców, przedsiębiorców, jednostek naukowych deklaruje chęć ponownego aplikowania bez względu na to, czy się udało, czy się nie udało, można tak powiedzieć, czy zostali rekomendowani, czy nie. Oni już przeszli tą ścieżkę i widzą, że no, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju nie jest takim monolitem i tutaj jest ciężko otrzymać dofinansowanie. Wręcz przeciwnie, staramy się, żeby Państwu było jak najłatwiej. Po każdym złożonym wniosku idzie ankieta z naszego systemu z pytaniem, co sprawiało trudność, i ten wzór wniosku o dofinansowanie jest nasza dokumentacja też jest już pisana w tej chwili językiem przyjaznym, prostym, no po prostu nie takim urzędniczym. Dobrze, bardzo dziękuję za tę odpowiedź. Mamy jeszcze kilka kolejnych pytań, przynajmniej 3 widzę. Więc kolejne pytanie. Czy w związku z pandemią istnieje ryzyko, że będą ucinane dotacje z funduszy unijnych do programów, w programach prowadzonych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, na przykład właśnie ze szybkiej ścieżki, które to fundusze będą, czy mogą być kierowane na walkę z COVID-19? Czy no tak troszeczkę chyba, to aż tak nie jest, ale pewno pani Dorota nam to wyjaśni, jak to dokładnie jest.
Ja nie wiem, czy ja dobrze zrozumiałam pytanie, więc może ja powtórzę, czy chodziło o zmniejszenie środków w ramach programu operacyjnego dla przedsiębiorców, a przełożenie ich na walkę ze skutkami COVID, tak? Tak, dokładnie. No, czy po prostu, czy istnieje takie ryzyko, że te fundusze, na przykład pieniądze na szybką ścieżkę, mogą być przekierowane na wprost na walkę z koronawirusem? To ja przewrotnie powiem, że w momencie, w którym zakończyliśmy nabór wniosków do szybkiej ścieżki w 2019 roku, tej drugiej jesiennej, którą ogłaszaliśmy, okazało się, że tych projektów jest więcej niż mamy budżetu. Natychmiast te środki zostały przekierowane tak, żeby dofinansować wszystkie projekty, które otrzymały cenę pozytywną. Mało tego, ogłosiliśmy natychmiast tą szybką ścieżkę w styczniu, nową, z alokacją ponad miliarda oraz szybką ścieżkę koronawirusy oraz szczególny konkurs dla szpitali jednoimiennych, więc wszystkie środki, którymi dysponujemy dzięki naszej instytucji zarządzającej, są dla Państwa przeznaczone, oczywiście zawsze na drodze konkursu, w danym momencie na Państwa, na tą potrzebę, którą no, odczuwamy wszyscy, ale nie kosztem tak jakby tutaj środków, które są przeznaczone na B+R. To w ogóle absolutnie nie ma takiej możliwości. To są środki, które mają swoje przeznaczenie, tylko odpowiednio są alokowane również tematycznie, bo my wiemy, że Państwo też odczuwacie pewne utrudnienia i macie potrzeby związane ze swoimi z liniami produkcyjnymi czy potrzebami Waszych odbiorców. I jeżeli jest taka sytuacja, że w Państwa projekcie jest oszczędność związana z wydatkami związanymi na przykład na usługi badawcze, zakup materiałów, surowców, a macie taką sytuację, że musicie w waszym przedsiębiorstwie, zakładzie zabezpieczyć pracowników, chociażby maseczki czy rękawiczki, to możecie z tych środków również zakupować tego typu materiały. Bardzo dziękuję i przechodzimy do kolejnego pytania, a brzmi ono, tutaj taki, rzekłbym, trochę kontrowersyjny temat, wiecznie żywy. Pytanie brzmi, czy dobierani eksperci merytoryczni Narodowego Centrum Badań i Rozwoju są wcześniej lustrowani i sprawdzani pod kątem ewentualnej możliwości wystąpienia tak zwanego konfliktu interesów? Tu może zaczniemy od pani Doroty, ale też pewno pan prezes też jakąś ciekawą anegdotkę pewno nam sprzeda w tej materii. Bardzo proszę, pani Doroto. Bardzo dziękuję za to pytanie. Jesteśmy właśnie w trakcie przygotowywania materiału dotyczącego doboru ekspertów do wniosków o dofinansowanie. Szanowni Państwo, żeby zostać ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, to nie jest taka prosta droga. Przede wszystkim trzeba się zarejestrować w naszej bazie, załączyć mnóstwo dokumentów poświadczających wykształcenie, doświadczenie, kompetencje. Trzeba przejść specjalne szkolenia na platformie CBA antykorupcyjne, załączyć odpowiednie certyfikaty, bardzo często przejść przez szkolenia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. I to wcale wszystko jeszcze ta droga nie oznacza otrzymania do oceny wniosku o dofinansowanie. Dobór ekspertów do danego wniosku o dofinansowanie jest ściśle wyznaczoną procedurą, którą mamy w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, i eksperci podpisują pod rygorem odpowiedzialności karnej oświadczenie o bezstronności i poufności. I w każdej chwili, gdyby się okazało, że jakikolwiek konflikt interesów by nastąpił, nawet poprzez znanie osoby wymienionej we wniosku o dofinansowanie, w każdym momencie taki ekspert może odrzucić zamówienie dla własnego bezpieczeństwa. Nasi eksperci są kontrolowani nie tylko przez nas, ale również przez różnego rodzaju służby,
No, raczej jest to bardzo niebezpiecznym zachowaniem wejście eksperta na panel, gdzie on nawet ma cień wątpliwości, czy aby na pewno nie ma konfliktu interesów, bo tego typu sytuacja nie może nastąpić. I w przypadku, gdyby wnioskodawca wchodząc na panel rozpoznał eksperta na panelu, to ekspert opuszcza panel i ocena dalej odbywa się tylko w zmniejszonym gronie. Także tak to wygląda, jeśli chodzi o dokumenty, które są takim wyznacznikiem pracy eksperta i jego w ogóle związania się z instytucją Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, to oczywiście odsyłam Państwa do rozporządzenia 1303 Parlamentu Europejskiego oraz regulaminów Komisji Oceny Projektów oraz oczywiście pełnego brzmienia oświadczenia o bezstronności i poufności eksperta będącego na wykazie ekspertów Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Bardzo dziękuję. A pan prezes jakąś miał taki przypadek, że ktoś usiłował dostać się do eksperta, poznać go, jakimś, nie wiem, obejść te procedury? Ja bym powiedział tak. Po pierwsze, to nie wyobrażam sobie to inaczej realizować, niż realizuje to Narodowe Centrum, że to się odbywa na poziomie oświadczenia recenzenta ze względu na ilość aplikacji, mnogość tematyki, której dotyczą projekty i ilość zapewne recenzentów, którzy tym się zajmują. Ja mam takie doświadczenia, dosyć bym powiedział, przewrotne, że w momencie, zdarza nam się, że nasi klienci przychodzą i mówią, a tam rozmawiałem z kimś, kto jest recenzentem i on mi mówi, że coś. Albo to ja dam mu, żeby on przejrzał ten wniosek, może coś tam znajdzie ciekawego. Natomiast zwykle te projekty się kończą niepowodzeniem, bym powiedział. Więc raczej absolutnie bym w żaden sposób nie wiązał naszych doświadczeń z jakimiś relacjami z recenzentami, z pozytywnymi wynikami. Trzeba też pamiętać, że recenzenci się rekrutują ze świata nauki. W momencie, kiedy my akurat na przykład mamy dużo doświadczeń w przemyśle ciężkim, to osoby z dużym doświadczeniem naukowym, badawczym, technologicznym, biznesowym się po prostu w tej branży znają i ktoś te aplikacje musi oceniać, więc myślę, że też te oświadczenia pod groźbą odpowiedzialności karnej są jedynym w tej chwili rozsądnym ze względu na skalę też tych procesów rozwiązania. Mm-hmm. Ale to jeszcze, Pani drodze, ja jeszcze chciałbym, bo Pani powiedziała w międzyczasie w jednej ze swoich wypowiedzi, że właśnie a propos informacji pozyskiwanych z NCBR, że można też dodzwonić się na taką linię telefoniczną, gdzie informacje udzielają właśnie eksperci oceniający wnioski, recenzenci. Wtedy ci recenzenci, jakby oni się przedstawiają z imienia i nazwiska, jakby, no, czy to tak jest, czy nie, no bo w tym momencie jakaś tu już forma dotarcia wprost byłaby, tak, i przynajmniej zapoznania się z recenzentem, chociaż oczywiście potem się okazuje, może to wręcz odwrotny skutek przynieść, ale jak to jest? Troszeczkę inaczej powiedziałam, ale dobrze, że wróciliśmy do tego, bo możemy też wyprostować tą, znaczy nie, prowadzimy raz w miesiącu, prowadzimy szkolenia, w tej chwili oczywiście już od marca prowadzimy je online. To są szkolenia dotyczące tego, w jaki sposób aplikować, żeby najpierw zrozumieć istotę projektu badawczo-rozwojowego. Te szkolenia są dostępne oczywiście u nas na kanale YouTube, ale jednocześnie w trakcie trwania takiego szkolenia mają Państwo, po zarejestrowaniu się oczywiście, mają Państwo taką unikalną możliwość odbycia rozmowy 30-minutowej z pracownikiem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz ekspertem, no właśnie dziedzinowym, który wstępnie ocenia potencjał projektu, czy jest on w ogóle badawczo-rozwojowy i jego potencjał wdrożenia na rynek. Na takie spotkanie trzeba się zapisać. Tego typu spotkania przez ponad rok realizowaliśmy na terenie całej Polski. Zwiedziliśmy wiele parków naukowo-technologicznych, gdzie na takie szkolenia do nas przychodzili przedsiębiorcy i przedstawiciele jednostek naukowych i rzeczywiście te mini panele, może w ten sposób to nazwę, cieszyły się ogromnym zainteresowaniem. Ci eksperci automatycznie są wykluczani z oceny jakiegokolwiek projektu tego podmiotu, który zgłosi się na tego typu spotkanie, na ten mini panel.
również ze względu swojego bezpieczeństwa. Nie mogą najpierw wstępnie oceniać takiego projektu, a potem zasiadać w panelu i oceniać już realnego wniosku o dofinansowanie. Dlatego tutaj zachowujemy szczególną ostrożność i to grono, które mamy dedykowane do tego cyklu szkoleń, no jest, nie jest w związku z tym duże, ale że tak powiem silne. Bardzo dziękuję. Tutaj rzeczywiście, nawiązując do tych naszych wcześniejszych wypowiedzi, wygląda na to, że ten okres, nazwałbym to wyciszenia pandemicznego, trochę rzeczywiście wzbudził jakiś tutaj większy zryw do funduszy unijnych, bo mamy bardzo dużo pytań, jak tutaj się okazuje. Wydaje się, że nie będziemy w stanie wszystkich tutaj, znaczy na wszystkie odpowiedzieć, więc pozwólcie Państwo widzowie, że zrobimy tak, że jeszcze zadamy jeszcze jedno pytanie teraz online. Natomiast na koniec podamy Państwu informację, że będzie można kontaktować się z naszymi tutaj ekspertami. Będzie w opisie tego naszego nagrania, naszego filmu będą podane te dane kontaktowe do wszystkich Państwa i będziecie Państwo mogli bezpośrednio skierować te pytania, bo po prostu naprawdę nie jesteśmy w stanie tutaj udzielić wszystkich odpowiedzi. Więc przyjmijmy bardzo proszę tą formułę. A teraz jeszcze mamy ostatnie pytanie na wizji online. Czy Narodowe Centrum Badań i Rozwoju lepiej ocenia, kiedy firma sama robi badanie czystości patentowej, czy musi to być jednak rzecznik patentowy? Szanowni Państwo, kierujemy się tylko i wyłącznie zapisami w kryteriach wyboru. Jeśli chodzi o to kryterium, tam jest dopuszczalne przeprowadzenie tego typu badania samodzielnie lub przez rzecznika patentowego, co oznacza, że nie możemy w żaden sposób ani jednego, ani drugiego trybu dyskryminować. Chodzi o jakość przeprowadzenia tego badania, liczbę użytych słów, a nie kto je wykonał, ponieważ nasi eksperci zapoznają się z wnioskiem na minimum 5 dni przed planowanym spotkaniem z przedsiębiorcą i oni sami również taką czynność wykonują. Więc to nie ma tak naprawdę znaczenia, co my preferujemy albo nie preferujemy. Jeżeli w treści kryterium jest napisane albo samodzielnie, albo przez rzecznika patentowego, to jest to równoważne. O, może w ten sposób. Bardzo dziękuję. Powoli będziemy zmierzać do końca naszej dyskusji. To może jeszcze po jednym pytaniu do naszych ekspertów. Panie prezesie, cały czas kręcimy się wokół tej szybkiej ścieżki. Rozumiem, że w tym roku jeszcze przed nami konkurs w tym schemacie działania jest i zachęcamy, rozumiem, do aplikacji. Zdecydowanie tak. Rozpoczynamy nabór z początkiem sierpnia, na chwilę obecną przynajmniej zaplanowany koniec tego naboru to połowa września. Przypuszczam, jestem ciekawy, co pani Dorota powie oczywiście, natomiast czy spodziewamy się absolutnie też zmiany tych terminów, ale na chwilę obecną taki mamy harmonogram. Wydaje się, że każdy, kto planuje jakiekolwiek przedsięwzięcie rozwojowe w swoim przedsiębiorstwie, popełniłby grzech zaniedbania, gdyby nie sprawdził, czy nie da się tego w jakiś sposób z pieniędzy publicznych, w tym wypadku Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, sfinansować. Ja myślę, że a propos jeszcze terminów i harmonogramów, to warto wspomnieć o jednej rzeczy, jak zachował się Bank Gospodarstwa Krajowego w przypadku kredytu technologicznego, gdzie zaplanowany nabór był na wrzesień, a po to, żeby umożliwić beneficjentom korzystanie z bardziej preferencyjnych zasad, skrócono bieżący nabór i przyspieszono ogłoszenie tego kolejnego i on już z 1 czerwca się rozpocznie. Myślę, że to też ciekawa i dobra praktyka. Natomiast to, co się dzieje w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, w tej chwili można by wręcz powiedzieć, że te nabory są w trybie ciągłym albo prawie ciągłym, bo są tylko niewielkie okienka, kiedy wniosku fizycznie złożyć nie można, ale myślę, że ten czas trzeba wykorzystać po prostu na przygotowanie aplikacji. To pani Doroto, jakie jeszcze konkursy oprócz szybkiej ścieżki w tym roku NCBR oferuje przedsiębiorcom i z czego warto skorzystać, które po prostu konkursy, które działania są godne polecenia?
Szanowni Państwo, szybka ścieżka horyzontalna, ten nasz najbardziej flagowy konkurs bez zakresu tematycznego. W tej chwili trwa ostatnia, czwarta runda. Czekamy na Państwa wnioski do 18 czerwca do godziny 16. Jeśli chodzi o konkursy już tematyczne, ale realizowane właśnie w formule szybkiej ścieżki, czyli minimum formalności, wpisanie się w minimum jedną krajową inteligentną specjalizację oraz ta innowacja na poziomie minimum naszego kraju, szybka ścieżka koronawirusy, tam nabór aż do 31 grudnia tego roku do godziny 12. Szybka ścieżka tematyczna OZE w transporcie, to jest termin do 10 lipca do godziny 16. No i taka ulubiona przez województwo mazowieckie szybka ścieżka dla Mazowsza, to jest termin do 1 czerwca, więc tutaj już zostało mało czasu, jeżeli nie pomyliłam żadnego terminu, ale w razie czego oczywiście zachęcam do odwiedzenia strony ncwr.gov.pl, zakładki aktualne konkursy, bo tam się wszystko, tak jak pan Łukasz wspomina, zmienia i dynamicznie trzeba reagować na wszystkie nasze komunikaty, bo my również dynamicznie reagujemy na państwa wszystkie potrzeby. Bardzo dziękuję. Kończymy naszą debatę, naszą dyskusję. Uczestniczyli w niej pani Dorota Toczyska, ekspertka Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, pan Tomasz Machaj, dyrektor do spraw inwestycji i utrzymania ruchu w firmie Amica, oraz pan Łukasz Pupek, partner zarządzający w firmie doradczej SAS Advisors. I tak jak obiecaliśmy wcześniej, udostępnimy państwu wszystkie dane naszych ekspertów celem choćby zadania tych pytań już tutaj, na które nie byliśmy w stanie odpowiedzieć. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Zeszliśmy z wizji?